Benjamin Wrutniak z nami na 24 godziny przed twoim debiutem na polskiej ziemi. Miałeś boksować z kim innym, ostatecznie walczysz z Władimirem Letrem. Wydaje się, że przeciwnikiem no, dużo trudniejszym, dużo bardziej wymagającym niż Jacek Kruślicki. Wiesz co, nie znam za bardzo dużo różnicę zawodników. To nie o mnie zależyło, tak po prostu był wybrany dla mnie i to akceptuję, idzie dalej, nie wiem. Tak oglądałem trochę Królewski, oglądałem trochę Letr, dla mnie obydwaj, mogę walczyć obydwaj, nie ma sprawy, jest okej. Okay. Jak się czujesz w ringu w walce z leworęcznym przeciwnikiem? Zobaczymy, tak, zobaczymy jak to wszystko inne pójdzie. Jestem pewny siebie, że wygrywam ten pojedynek i nie będzie żadne problemy i cieszę, także nie myślę, że będzie wielki kłopotu. Nie. Sporo schudłeś, wydaje mi się, także solidnie chyba trenowałeś przed tą walką. Tak, to trochę schudłem, tak, i puściłem trochę wagę. Potraktuję to poważnie, to dla mnie jest duże szanse, żeby tutaj boksować i ale wiesz, jest dobrze i czuję się dobrze, czuję się fantastycznie. Emocje, nie wiem, jakieś takie poddenerwowanie jest dużo większe w porównaniu z tymi walkami, które toczyłeś w Australii z racji tego, że boksujesz w Polsce? Wiesz co, szczerze mówiąc, nie tylko tak mówię optimistically, a tak naprawdę szczerze mówiąc, tak naprawdę jestem relaksowany, dobre myślenie, nie ma żadne problemy, jestem bardzo czuję się dobrze, dobre wszystko, everything, bardzo relaksowany. Pełnym pokoju mam, jest spokojnie będę gotowy na jutrejszy galę, nie ma problemu, jeszcze cieszę się w tym, że dostałem te szanse, także to jest moje chwile, to jest mój czas i będzie dobrze. Czego kibice powinni zatem spodziewać się w ringu po Benjaminie Wrutniaku? Wiesz co, nie chcę mówić za dużo, a chcę pokazać, nie? Chcę pokazać głośniejsze niż słów, nie? Jak pokażę. Także nie będę dużo tutaj mówić, co będę robić i jak to będzie wyglądać, ale zapraszam wszystkich kibiców, zapraszam wszystkich Polacy do ten pojedynek, bo będzie, powiem ci jedno, że dawam wszystko, co jestem, nie zostaję krumeczka w ringu. Ja to dawam wszystko, co jestem tam, także będzie dobrze.